Witam bardzo serdecznie na trzecim odcinku Farmacja Darchomi na wyjeździe, podejmie PSV Eindhoven lub PSV Eindhoven. Na samym początku wspomnę, jak wygląda sytuacja w tabeli. W tabeli mamy dwie porażki, jedną pechową z Borussią i potężne lanie od Dynama Kijów. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało dzisiaj przeciwko holenderskiej ekipie. Dopasujemy sobie tylko stroje. Zagraliśmy dobrze ostatnio w stroju, w kolorach Grzegorza Rasiaka Fundacji. Myślę, że to będzie dobry kontrast. Jak wygląda tutaj skład? Ja tutaj jeszcze bym popatrzył, tak, zastępniaka. I byśmy może Andrusiuka na rozegranie. Za trendę bym dał Skwarka. Adamowicz. Laskowskiego. Stępniak jest w formie, więc nie zostanie. Rogoziński też, on tutaj dobrze, Bedra bez formy. To jest za dużo obrońców, więc tak. Trenda. Szostak, Laskowski, bo no na razie musimy tak zostawić. No myślę, że jest całkiem okej. Nowak będzie pewno potrzebował zmiany i pewnie za niego wejdzie Stępniak. No możliwe. Dobra, zobaczymy. Nie będziemy tutaj dużo kombinować. Przy okazji, jak się ładuje spotkanie, dwa odcinki za nami. Zapraszam, są dostępne w playliście. Dodatkowo informuję i przypominam o tym, że Farmacja Darchomi cały czas ma otwarty nabór na dobrych ogranych w PA okręgówce zawodników. Mam nadzieję, że ktoś chętny się do nas zgłosi. Treningi rozpoczynamy 11 lipca, aby przygotować sezon. Półtora miesiąca, myślę, że to jest dobry czas, dobry okres, żeby coś, nie coś, pograć. Hymn Ligi Mistrzów, tutaj kolega mnie prosił, żebym zamilczał, no to przeczekam. Chwilę. Dobrze, czekałem chwilę, dłużej nie mogę, bo jeszcze wspominam o zrzutce, w opisie jest link na naszą stronę, również link do zrzutki. Można zrzucić się na utrzymanie kanału, na utrzymanie strony, na utrzymanie boiska. Symboliczna kwota nawet, nie chodzi o 5 zł, bo chyba od tego nie zbiednieje, a byłoby miło, gdybyśmy taką kwotę otrzymali. Popatrzmy na skład w bramce Zoet, później Isimat, Mirin, Moreno, Willems, Arias, Proper, Rosario, Guardado, Belli, De Jong i Narsing. A Farmacja zagra w bramce Dobrowolski, później w obronie Dzielnicki, Ogrodowski, Skwarek, Majdecki, Zieliński, Milewski, Burczyński, Czajkowski, Nowak i Androsiuk. Chyba mocne zestawienie, tak mi się wydaje. Zobaczymy, jak sobie poradzą. To jest taki mecz, o wszystko, bo tutaj porażka praktycznie eliminuje nas z Ligi Mistrzów, więc musimy naprawdę zagrać najlepiej, jak tylko potrafimy. No i rozpoczęli. Podopieczni Piotra Droborwolskiego, Czajkowski, jest tam szukanie Dawida Nowaka, ale ten troszeczkę przesadził. Może wolny dla PSV. Rzeczywiście tam pakował się bezpardonowo w obrońce drużyny gospodarz. Najważniejsze to dzisiaj kontrolować straty piłek. Pięknie do Skwarka, Skwarek. Androsiuk chciał ze Skwarkiem rozegrać tą akcję, nie udało się. Nie złapał, nie zły pomysł. Jelicki. Ojej. Teraz ten rajdem TPSW tutaj całkiem nieźle sobie radzi. Piękna obrona. Prawo Czajkowski. Bardzo mądrze. Akurat Nowak do Androsiuka. On będzie miał trochę miejsca. Przegrywa z Czajkowskim. Czajkowski. Rzut rożny. No, niezły początek. Jedna i druga ekipa, także nie zamierza tutaj tylko bronić.
jest okazja do środkowania rzutu rożnego, strzał taki nijaki Andrasiuka, ale już postraszyliśmy. Tutaj była taka sugestia, żeby trochę pracować przeponą, myślenie brzucha, aby nie piszczeć przy oddawaniu emocji. No, będę próbował, będę się starał. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Aby mieć jednak możliwość tych emocji troszkę zaznać, użyć aparatu dębowego. Żeby tutaj rzeczywiście te emocje w tym meczu oddać. Na razie nic wielkiego się nie dzieje. De Jong. Bergwijn, jakkolwiek się wymawia. Trudna piłka teraz dla obrońców, ale wszystko dobrze się skończyło. Brawo Piotr. Zieliński. Zwany Zielem. Szybko się tej piłki pozbywamy. Brawo Zielu, raz jeszcze. Jest okazja, żeby uruchomić Nowaka. Jednak troszeczkę tutaj za daleko. I jeszcze jedna próba. Odbiór piłki jednak troszeczkę niecelny, bo tutaj od razu była główka w stronę naszego zawodnika. Nikt się jednak nie pokwapił, żeby do piłki wystartować. Próba się przejąć. Andrasiuk, błąd w przyjęciu. Już to znamy. Na razie, tak jak powiedziałem, Dynamo sprało nas i to potężne, było 4-0, gdzie przegraliśmy pechowo z Borusją, bo tam można było powalczyć o remis, no a ci w poprzeczkę, mając praktycznie pustą bramkę, także jak w grze, tak i w życiu. Jeszcze mam bramkę. Aczkolwiek jedną strzeliłem, to właśnie z Borusją, po podaniu Rogozińskiego. Bardzo ładnie, co bardzo ładnie, strzał, gol, głowy. Jestem zdolny zdobywać bramki, ale poczekajmy, bo tutaj gadka szmatka, za chwilę może być ciekawie. Nic jednak mylnego. Bardziej mylnego. Rzut wolny dla farmacji. 35 minut i tak naprawdę już jest za wiele nie dzieje. Można powiedzieć, że się spotkały dwie wyrównane ekipy, które no coś chcą, ale nie wychodzi. Brawo teraz za wyprowadzenie tej kontry. Idealnie nam się tutaj odpasowali, żebyśmy tą piłkę sobie na spokojnie przejęli. Jest faul, ale Andrasiuk otrzymał jednak tą piłkę, więc gramy przywilej korzyści. Burczyński, ach, chciał troszeczkę za łatwo rozegrać tą akcję. Bielnicki, brawo, utrzymajcie piłkę w grze, to ważne. Milewski, Burczyński, do Andrasiuka. Tajkowski pomyślał, Nowak stracił. To jest zawsze mi się coś popsuć. Zieliński do Czajkowskiego. Czajkowski gdzieś tam też władował się między dwóch zawodników. Nie wiem, czy z tego tam nic dobrego wydarzyć, ale tak kończy się ta pierwsza połowa tego trudnego meczu. Nic się nie dzieje, popatrzmy na statystyki. Ja nie wiem, czy ustrzały, no były, ale źle to wygląda, przynajmniej na razie. Miejmy nadzieję, że coś w drugiej połowie się zmieni. Jest mizernie. Jest mizernie, widzę, że chyba zmiana. Tak jest, Stępniak za kogoś. I że trener stawia na Stępniaka twardo. Ale nie mamy wpływu na to. Milewski, wypróbujemy podanie do Burczyńskiego, jednak ten za wolno zbierał się przy tym skrzydleniu akcji. Oj, trzeba uważać, bo za chwilę Skwarek tutaj gdzieś zgubiony, ale brawo, zatrzymał tą piłkę, chociaż tak troszeczkę jeszcze jednak rywale przed szansą tutaj na strzał. Wybić piłkę, nie bawić się, tak jest. Mądrze. Jak nadal od bramki. De Jong schodzi Rosario. Wchodzi De Jong, wchodzi Rosario. Nie, De Jong wchodzi. Przeczytałem, nieważne, teraz szansa, bo jest Dzierżak. No, on tutaj przednia, jakby. Co się dzieje, to jest niemożliwe.
ostatnio miał pretensje do mnie, że powiedziałem, że wszedł na boisko chłopak 1,20 m, a okazuje się, że ma 1,22 m. Zwrócił mi na to uwagę, ja bardzo przepraszam. Wiem, że 2 cm robią różnicę. Dzierżak ruszył. Jest szansa na to, że dośrodkowanie będzie celne! Ach, zabrakło trochę szczęścia. Skwarek. Ładnie teraz pograli. Okazja, Milewski, Łukasz Milewski, gol! 1-0 dla formacji! Brawo, brawo, Łukasz! Brawo, Skwarek, brawo w ogóle, cała formacja ofensywna. Ładnie to sobie rozegrali. Bramkarz chyba bez szans. Jeszcze zobaczymy powtórkę z innego ujęcia. I tutaj Stępniak. Stępniak asystentem. No i proszę. Robi nam się gwiazda. Zawodnik, który ma najniższy overall możliwy w tej grze. Zalicza teraz asyst. Umiejętności nie grają. Oła. Jeszcze się nie stało. Rusza Czajkowski. Stępniak. Nie zatrzymują się farmaceuci. Jeszcze raz do Dzierżaka. Za lekkie to podobno. Dasz w opałach. Gdyby Nowak był w tej sytuacji, przejął piłkę, też by pewnie nie trafił. Ale to jest dobry wynik, to jest 70 minuta. Teraz trzeba poszanować piłkę. Narsing. Brawo, brawo obrońcy, brawo Majdecki. Stępniak. Dzierżak. Świetny do Burczyńskiego. Zdąży? Nie. Ale to był dobry pomysł. Williams. I Skwarek. Brawo, Skwarek. Na tej prawej obronie. Spisuje się na razie wicetrener Czajkowski. Dopadnie tej piłki. Nie powinniśmy już tutaj stracić. Zieliński. Stępniak. I Milewski. Ze Skwarkiem. Parek. Przez jego większość tych akcji ostatnio wychodzi. Milewski. Urczyński. Jest piłka na skrzydle. Stępniak! Ależ tam niewiele brakowało. Szkoda. Mogło być już po meczu. Bardzo ładnie to sobie znowu farmaceuci rozklepali. No, wydaje się, że to jest całkiem optymalne zestawienie. Nie wiadomo, czy tak czasem rewanżowe do meczu nie rozegrane. Dzierżak też tutaj na pewno swoje robi. Brawo, brawo Zieliński. Podanie, nie ma autu dla rywala. Dzierżak. Dzierżak, ależ to wymyślił Dzierżak. Się tam zamotał, zaplątał. Ale brawa za walkę. Dzierżak dzisiaj niezły występ, trzeba przyznać. Wziął się na boisko, aktywny. Stępniak. Przed szansą, czy dopadnie tej piłki? Nie. 5 minut do końca. Cały czas trzeba uważać, nie dać rywalowi tutaj dojść do bramki. Brawo Dzierżak. Stępniak elegancko poradził sobie. Do Dzierżaka to zagranie, ale niezbyt udane. Bronimy, bronimy. Nie dajemy przeciwnikowi nawet pomyśleć o golu. Jeszcze nie koniec. Aj, aj, boli, boli, szczypie. Wybić, tak jest. 2 minuty do końca, czyli właściwie ostatnia akcja w meczu. Brawo, wybij. Tak jest. Jeszcze nam Dzierżak powalczy. Koniec, jest 1-0, więc formacja wygrywa swoje spotkanie z PSV Eindhoven. 1-0 na wyjeździe. To jest znakomity rezultat. To jest znakomity wynik w kontekście tego, co będzie się działo, bo jeszcze 3 kolejki, ale może być ciekawe. Popatrzmy, 63 minuta. Ładna drużynowa akcja. Stępniak do Milewskiego, a ten z lewej nogi 11 metr. Zet bez szans. I mamy upragnione 3 punkty. No, statystyki okropne. Ten mecz był strasznie nudny. Ale popatrzmy jeszcze na oceny. Milewski najlepszy, a także Stępniak, no i Dzierżak z szóstką. No, trzeba pogratulować chłopakom, że rzeczywiście zagrali dobre zawody. W takim razie, no mamy to zwycięstwo, popatrzmy jeszcze na tabelę.
farmacja ostatnia, ale z trzema punktami i to bardzo ważne, bo popatrzmy tutaj, no tak naprawdę jeszcze każdy może awansować, każdy może odpaść, mimo że już jesteśmy po trzech kolejkach. Wystarczy nam jeszcze zdobyć dwa razy trzy punkty i powinniśmy z tej grupy jakimś cudem wyjść. To tyle na razie. To był trzeci odcinek. Następny mecz oczywiście z PSV Eindhoven zagram na Estadio de Farmaceuticos. Zapraszam serdecznie do odwiedzania fanpage'a Farmacja Tarchomin na Facebooku, stronę internetową farmacjatarchomin.pl i w opisie na dole macie adres do zrzutki. No i oczywiście subskrybujcie, lajkujcie, co tam jeszcze potraficie. Dzięki i widzimy się w czwartym meczu w Lidze Mistrzów. No i mam nadzieję, że Farmacja wyjdzie z grupy.